Jakie wyzwania wiążą się na co dzień z ochroną środowiska w naszym otoczeniu? Pytanie to skłoniło nas do namysłu. Stwierdziłyśmy, że trzeba zapytać ludzi, co sądzą o sprawie dbania o środowisko. Postanowiłyśmy zapytać naszych ankietowanych, czy oszczędzają wodę. Oto jak prezentują się wyniki ankiety. Jak widać, ponad 25 osób odpowiedziało, że tak. Niepokojące wydaje nam się być to, że istnieją jeszcze osoby, które nie oszczędzają wody. Obrazek, który widzicie, idealnie odwzorowuje sytuację dziejącą się obecnie na świecie. Stwierdziłyśmy, że ankieta to za mało i postanowiłyśmy zapytać jeszcze kilka osób o zdanie. Tak, jak myję ząbki, to zakręcam wodę. Tak, kąpię się pod prysznicem, by jak najmniej zużyć wody. Tak, oszczędzam. Zawsze jak myję zęby, to zakręcam wodę. Oraz jak zmywam naczynia, to też zakręcam wodę. A jeśli mi jest potrzebna, no to odkręcam. Kolejnym pytaniem było to, czy ankietowani segregują śmieci. Zobaczmy zatem, jak na to odpowiedzieli. Wspaniale, jesteśmy dumne z takiego wyniku. Na pytanie, czy zbierają lub segregują zakrętki, odpowiedzieli już gorzej. Ale i tak, wynik jest dobry. Przeważyło to, że segregują. Tak, właśnie. Tak, zawsze segreguję. Jak wyrzucam śmieci, to do odpowiednich, na przykład plastiki do plastików, a szkło do szkła. Nie palę żadnych śmieci, plastików. Wszystko segregacja idzie do kosza. Zbieram zakrętki i z lodówką mamy taki specjalny pojemnik, do którego wrzucamy zakrętki. Posłuchajcie też naszej rady a propos segregacji śmieci. Pamiętaj o segregacji. W końcu niektóre produkty mogą dostać drugie życie. Recykling to same korzyści dla naszej ziemi. Zapytałyśmy ludzi, czy dbają o środowisko. Oczywiście, staram się dbać o środowisko. Tak. Dbamy. Na przykład jak jadę rowerem i skończę już batona, to nie wyrzucam go sobie o tak, tylko wkładam do kieszeni i wrzucam go dopiero w domu. Pokażemy Wam teraz jeden ze sposobów robienia tego. Na zakupach pomyśl nie tylko o sobie, ale także o swojej planecie. Czy wiesz, że dezodoranty są bardziej szkodliwe dla środowiska? Powodują powiększenie się dziury ozonowej. Słuszna decyzja. Czy istnieją jakieś przeszkody, przez które dbanie o środowisko jest dla Ciebie trudniejsze? Na przykład w szkole nie ma koszy, które pozwalą mi segregować te śmieci. Od dłuższego czasu staram się wymienić piec węglowy na gazowy, pozyskać dotacje, a jest to dosyć uciążliwe i długotrwałe. Zapytałyśmy ankietowanych, czy zbierają śmieci w miejscach publicznych. Większość z nich odpowiedziała, że tak, ale znacząca część, że nie. Zobaczmy, co mają na ten temat do powiedzenia inni. Tak, zabieram do domu. I wyrzucasz? Tak. Tak, zawsze oczywiście sprzątam. Biorę je do siebie do domu i do kosza. Posłuchaj naszej rady na ten temat i ją zapamiętaj. Zwierzęta i rośliny nie lubią śmieci wokół siebie. Ludzie zapewne też nie. Dlatego czasem warto zrobić mały krok w stronę czystości planety, a wtedy nie tylko Ty będziesz czuł się na niej lepiej. Mamy nadzieję, że nasz film pokazał Wam, jak łatwo poradzić sobie z wyzwaniami, z którymi mierzymy się na co dzień podczas dbania o środowisko. Powinniśmy dbać o to, aby nasza Ziemia była czysta, a w tym wypadku również szczęśliwa. Dziękujemy za uwagę.